Maciek, ponownie startuje letnia Grand Prix, rywalizacja na najwyższym poziomie. Cieszysz się już na tą rywalizację? Oczywiście, że tak. Brakowało nam troszkę zawodów, przynajmniej mi, bo po to się trenuje, żeby startować w zawodach, a nie żeby skakać tylko na treningach. I mieliśmy dosyć długą przerwę od zawodów. Ostatnio był Puchar Prezesa, taki może przetarcie przed letnim Grand Prix i teraz pierwsze letnie Grand Prix w tym sezonie i fajnie, cieszymy się wszyscy, że w końcu rywalizujemy. Rywalizacja jest dość zacięta, bo mało osób odpuściło to Grand Prix. Widać, że w każdej ekipie ktoś jest w bardzo dobrej formie i tutaj naprawdę ten poziom jest wysoki w tym roku. Zaskoczył Cię trochę ten powrót Ahonena? No muszę powiedzieć, że tak. Pierwszego skoku nie widziałem, drugi obserwowałem na żywo, no to już byłem zaskoczony może nie samą odległością, tylko jakby technicznym wykonaniem tego skoku, bo troszkę odbiegało to od tego, co widzieliśmy chociażby po tym pierwszym powrocie. No i teraz w kwalifikacjach znowu rewelacyjny skok, także jestem jak na razie zaskoczony. Jakiś taki plan minimum na niedzielę masz, czy raczej nie stawiasz sobie żadnych celów? No, przede wszystkim cele są takie, żeby dobrze skoczyć, zrealizować swoje zadanie, ale cele wynikowe jak zawsze w moim przypadku są i takim celem minimum to jest pierwsza dziesiątka. No to dzięki Maciek i tego życzę na niedzielę. Dziękuję bardzo.